Dzisiaj będziemy testowali podobno najlepsze tria w Brawl Stars i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale szczerze, według mojej wiedzy nie będzie to wyglądało dosyć dobrze. Zagramy sobie na różnych trybach, no ale czekam też na wasze opinie, więc oglądajcie ten film koniecznie do samego końca. No i na końcu napiszcie, jak uważacie, które według was w tym filmie było najlepsze, ale mam jeszcze fajniejszą rzecz dla was. Zanim jednak przejdziemy do filmu, mam dla was konkurs, więc w tym momencie napiszcie swoje ulubione trio tam na dole w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i dodatkowo zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ konkursy są tylko i wyłącznie dla subskrybentów. No a co będziecie mogli wygrać? Uwaga! Tego skina do Hanka. Wiem, dużo osób na niego czekało i też wiem, że bardzo dużo osób chciałoby go dostać totalnie za darmo, więc macie taką szansę, a ja wyniki ogłoszę w kolejnym filmie. A teraz ja już przedłużę i przejdźmy do pierwszego trio, które składa się z Kita, Bo oraz Berego. W takim razie lecimy z pierwszą rundą, jak widzicie, ja wybrałam sobie Berego i mimo, że mam na trole, że może jakaś silna nie jestem, to mam nadzieję, że i tak uda nam się jakoś wygrać, a jak nie, no to trudno. Najwyżej przewalimy pierwszą gierkę, to nie tak, że kurde gram z osobami, które mają po 1000 pucharki, więc może być naprawdę ciężko, jak widzicie, no nie, no aha, okej. Dobra, nieważne. Zagrajmy sobie w takim razie może jeszcze raz ten trio i mam nadzieję, że teraz będzie to troszkę inaczej wyglądało, bo wcześniej to nas dosyć szybko rozwalili i tego się nie spodziewam, ale widzę, że teraz nas znowu też okrążyli, więc nie wiem, czy uda nam się stąd wyjść, a postaram się tutaj potańczyć, ale raczej nic z tego nie będzie, okej. Pierwsze trio było takie sobie, przejdźmy do drugiego, które jak widzicie, no nie zmieniło się dosyć dużo w składzie, ale zamiast Bo mamy Colta, no i może Colt, wiecie, coś tutaj nam podziała i za chwilę oczywiście będziemy testowali inne tryby, ale jestem ciekawa właśnie, czy takie trio również sprawdziłoby się na solo showdownie i jak na razie straciliśmy jedną drużynę, spoko, ja tutaj może zaskoczę, ale oczywiście będzie się ruszać, czy będziemy wszyscy stali dzisiaj w krzakach, dobra. Tak, rzucamy tu, testujemy krzaczki. Okej, widzę, że tam jest Colt. Strasznie dużo Coltów jest na tej mapie, więc może coś tutaj, Colt niestety podziała, ale mój najgorzej wyłożył się, więc może byśmy sobie po prostu tak tylko i wyłącznie pochodzili czysto teoretycznie do trzeciego miejsca, żeby nie stracić dosyć dużo pucharków. Okej, o, mamy tutaj kolejnego Colta, więc mam nadzieję, że on za chwilę do mnie podejdzie i ja go na moje szczęście sprzątnę. No chodź tutaj, okej, pyk, pyk, wjeżdżamy, dobra, leży elegancko, ale ooo, Piperka na 10, ona chyba mi, aha, dobra, chciałam powiedzieć, żeby sprzątnie na Kita, na szczęście sprzątnie dwa, ale i tak niedobrze, bo mi sprzątnęła. To mi się nie podoba. Kurde, przewalimy to jak nic. Dawaj Berry, do końca. Musisz walczyć do końca. 4, 3, 2, 1. Dobra, ja już wracam i chyba wydaje mi się, że nie ma co uciekać w dół, więc uciekamy w górę. Także jak i tak mnie za chwilę dopadną, bo ja dawno nie grałam i no niestety mój skill trochę opadł. Nie wiem, co się za bardzo tutaj dzieje. O, może ja nie powinnam pokazywać w ogóle, że ja gram w tą grę, bo nie ma na co patrzeć. Naprawdę nie ma na co patrzeć. Dobra, nie grajmy może tylko solo, bo mamy testować trio i bardziej to nam się sprawdzi właśnie na jakichś trójkach, więc zagramy sobie teraz Brawl Balla i zobaczymy, jak będzie to tutaj wyglądać. Jak widzicie, w składzie mamy Bustera, Meg oraz Colta i powiem wam, że no, ten Colt tak średnio pasuje w tej drużynie. Przydałby się jeszcze jakiś tank, taki, no nie wiem, Bull na przykład, albo no taka Jackie, która jest w przeciwnej drużynie, w ogóle widzicie, ile ona ma życia? Ja nie mogę, ona ma ponad 10 tysięcy HP, to jest niemożliwe. No ale mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. No kurczę, przewaliliśmy już dwie gry, więc tak być nie może. No patrzcie, co tu się dzieje, jak ona ma w ogóle taką ilość życia? Oni są za mocni. Co jest grane? Ta gra w ogóle tak się mocno podmieniała, że naprawdę nie ogarniam, co się dzieje. Nowy event. Nie mam opublikowanych wszystkich właśnie tych rzeczy ze SpongeBoba. Kurde, jeszcze hiper do ładowania. Jest to za mocna po prostu teraz gierka. Jeżeli ktoś właśnie ma full wyposażenie na postaci, jest tak ciężko kogoś porobić, że to jest masakra. Okej, tej Bibi to się nie spodziewałam w tych krzakach, tak szczerze wam powiem. No i chyba będzie nasz koniec. Dawaj, no załatw tu rzeki, proszę. Dobra, jest. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Mamy jeszcze minutę 15 na odrobienie straty jednego punkta na razie. Całe szczęście. Więc, no, próbuję coś tutaj zrobić. No nie. Już, odejdź. Dobra, bronimy. Kurczę, oni w ogóle wszyscy mają tak dużo HP, że ja nie jestem w stanie ich porobić tą moją drużyną. Za mocno, widzicie, Bibi użyła hypercharge'a i to było nie do porobienia. Chyba wypuściła 5
dumalonowych, coś takiego. Za mocno, dobra. Zagrajmy sobie może zbiorę klejnotów. Może tutaj nam się uda wygrać. Jak widzicie, znowu zmieniliśmy drużynę. Mamy Colta, mamy Bibi i gra z nami jeszcze Meg, więc mam nadzieję, że nam coś tutaj siądzie. No niestety, jak widzicie, ja gram na postaci na blisko, więc przyczałabym temu, że my wygramy, ale będę się starała z całych sił po prostu sfokusować i wygrać. I mam nadzieję, że tak będzie, bo moje granie na postaci na blisko jest... Powiedzmy, że tego nie skomentuję, dobra? Muszę się skupić, bo przygrywamy, mamy 3 klejnoty, no niestety oni mają 8, czy uda nam się kogoś tutaj porobić? Kurde, no zostaw mnie panie Kolcie, dobra, wjeżdżamy w to. Pyk, okej, leczenie, leczenie, chodź tutaj tym Chesterem. No chodź tu, wychodź, jesteś... Naprawdę? Naprawdę ja go nie porobiłam, boż, klamus. Jaki lamus ze mnie, dawaj porób, bo dobrze jest! Ale ten Colt wykrował, Wiko, gratulacje. Mam nadzieję, że teraz to utrzymamy i tak zostanie do samego końca. Was bardzo przepraszam za to lamienie. To jest naprawdę tragedia, ja rozumiem. Ale musicie mi wybaczyć, ponad miesiąc praktycznie nie grania, tak? Okej. Okay. Dawaj. 13 sekund, 13 sekund. No nie, dlaczego? Dlaczego? Musimy kobietę uczyć. Może ja tutaj, wiecie, spróbuję wyjść na środek. Wiem, że to jest nie najlepsza opcja, ale... Aha, okej. Okay. Okej, okay, bardzo fajnie. Dobra, mam nadzieję, że po prostu moi teammate'ci ogarną całą gierę i to wygrają. Nie, nie, nie. Dobra, ja zbieram. Ja to zbieram. No moja odpowiedzialność. Zebrałam wszystkie klejnoty. I teraz tak, chyba schowam się w tych krzakach. Ja po prostu nigdzie nie będę wychodzić, bo jak ja wyjdę, to koniec. Oni nam to zabiorą. 5 sekund do końca i mam nadzieję, że noś to wytrwamy i nic tutaj mnie nie wyeliminuje. Jest. Mamy pierwszą gierkę, więc no mogę wam powiedzieć, że te trio było takie sobie, wygraliśmy, ale to chyba czystym fartem. Lecimy w takim razie z ostatnim trio, gdzie dzisiaj jest Hit, Poco oraz Bo i to może być całkiem mocne trio właśnie na Gengraba, jeżeli właśnie chodzi w głównej mierze o Poco i Bo, bo to są naprawdę mocne postacie, jeżeli chodzi o tą właśnie mapkę szczególnie, no ale ja mam, jak widzicie, Hita. Więc w sumie Kidem też można tutaj troszkę podziałać, wystarczy, wiecie, schować się i wylecieć na kogoś. Mam 4 gadżety, więc to też jest całkiem sporo, to bierzemy tego Serge'a i rozwalamy go od razu, dawaj, dawaj, no kurczę, myślałam, że ten Mortis nam tutaj też przyjdzie, razem z Bogu rozwalimy, ale dobra, leży elegancko, teraz na Daryla, dawaj go i jest. No i mamy elegancko centrum, jesteśmy wszyscy, a oni chyba teraz będą pojedynczo wychodzić, więc nie mają szans na wejście, tak mi się wydaje, więc powinniśmy pięknie to wygrać. Idzie nam całkiem dobrze, jak na razie i no mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Dobra, leży i został się znowu jeden i ten jeden raczej nam nie powinien tutaj wejść, bo on w stanie nie będzie nas po prostu przejść wszystkich. Ale ten Mortis, kurczę, bym się go obawiała, on troszkę tutaj ogarnia, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, jest git. Jest git wybronione, spoko. Myślałam, że ten Serge no porobi całą drużynę. Dobra, więc oni tak, mam nadzieję, że będą siedzieli na samym dole. Dobra, chyba ja im pomogę, chyba im pomogę. Elegancko. Musimy kurczę tego wybronić, naprawdę. 2 sekundy do końca. Dobra. Nie! Nie, co tu się wydarzyło? Nie, naprawdę my to przewalimy, uciekli nam. Kurde, 2 sekundy przed końcem. Nie wytrzymam. Co tu się wydarzyło? No i chyba teraz my już tego nie będziemy w stanie przejąć. Aha, dobra, ja już nawet w stanie nie jestem środka przyjść. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałam. Drużyna całkiem mocna. Trio też bardzo fajne. No a niestety trochę zawiódł. Wydaje mi się, że może skill, bo to dało się wygrać. Naprawdę. Zostało nam się 2 sekundy. No ale niestety, kurczę, przewaliliśmy. Biorę po prostu to winę na siebie, ale mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i wy się nie winicie za nic. Napiszcie w komentarzu z waszym ulubionym trio i ogólnie ocencie, które według całego filmu było według was najlepsze. Nawet jeżeli przegraliśmy jakąś gierkę, bierzcie udział w konkursie, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, a ja dzisiaj będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, do kolejnego filmu, cześć!